Polki i Polacy byli zawsze przekonani, że chcą żyć w wolności, w poszanowaniu godności każdego człowieka. Wiązało się to także z głęboką wiarą chrześcijańską, która była nam bardzo bliska. Także przez cały okres zaborów ratowała nas, tworzyła wspólnotę. I ten system realnego socjalizmu, w który usiłowano nas wtłoczyć, był dla nas absolutnie nie do zaakceptowania, dla zdecydowanej większości Polek i Polaków. W związku z tym wytworzyła się taka atmosfera nieprzyjazna dla systemu. W końcowej jego fazie to nawet ci, którzy byli w jakiś sposób uwikłani w system realnego socjalizmu, mówili o nim z lekceważeniem, albo wręcz w spotkaniach towarzyskich dystansowali się od niego. A więc nie było tam żadnych podstaw ideowych dla tego, co robili. Było tylko rodzaj pewnego wyrachowania czy uwikłania życiowego, które mogło się zdarzyć. A więc było takie przekonanie, że my się z tym systemem nigdy nie pogodzimy, a dodatkowo jeszcze mieliśmy wielomilionową Polonię, która cały czas dostarczała nam argumentów na to, że gdzie indziej, w innym świecie żyje się lepiej. I to ten inny świat był takim światem zbliżonym do tego, co mieliśmy w międzywojniu pomiędzy I i II wojną światową. Polacy byli przekonani, że ten okres międzywojenny był bez porównania lepszy niż okres realnego socjalizmu. I stąd wytworzyła się taka wielka siła, która nas pędziła do przemian. Te wszystkie próby, 56, 68, 70, 76 rok, nieudane, ale równocześnie wiele nas uczące. Coraz bardziej Polacy się dystansowali od realnego socjalizmu. I wreszcie w 80 roku to ogarnęło tak szybko cały kraj, że nie dało się tego powstrzymać. I to była najważniejsza moc sprawcza. Powstanie Solidarności było tylko wynikiem nastawienia milionów Polek i Polaków, bo to nie tylko 10 milionów w tej Solidarności pracowniczej, tej miejskiej powiedzmy, ale jeszcze miliony ludzi, którzy byli w Solidarności rolników indywidualnych. To trzeba razem złączyć. No, praktycznie to była, niemal wszyscy Polki i Polacy byli w tym ruchu. Takie wyraźne, widoczne momenty przemian. To chyba trzeba sięgnąć do 81 roku, pierwszego zjazdu Solidarności, kiedy zdefiniowano program Samorządna Rzeczpospolita w imieniu 10 milionów wolnych członków tego związku. Ten program de facto był potem realizowany w znacznie bardziej otwarty sposób i daleko idący, ale założenia, ogólna koncepcja przetrwała. Nie, i to były lata 89-90, te głębokie, wielkie przemiany w kierunku pełnego systemu demokratycznego, samorządowego, ale także całkowite przeobrażenie gospodarcze. Drugi ważny moment decydujący był ten, kiedy środowisko Solidarności, które wtedy miało przewagę polityczną, przekonało te środowiska polityczne, które wywodziły się jeszcze z okresu PRL-u i tam miały swoje korzenie lewicowe, że należy się integrować z Zachodem, a nie powracać do koncepcji połączenia czy jakiejś współpracy ze wschodem naszego kontynentu, z Federacją Rosyjską, która rzekomo była już krajem demokratycznym, czy z innymi krajami leżącymi na wschodzie. I wtedy upadły także te pomysły, aby odrestaurować RWPG, czyli Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, Układ Warszawski. To były takie pomysły na początku lat 90. I fakt, że udało się przekonać wszystkich w zasadzie, wszystkie siły polityczne w Polsce, liczące się, że głęboki sens dla przyszłości Polski, Polek i Polaków, ma łączenie się ze strukturami wolnego, demokratycznego i jednak cywilizacyjnie stojącego znacznie wyżej Zachodu,
To był wielki sukces. Przede wszystkim środowisk Solidarności, ale także tych, które się dały przekonać. Bo potem już nie było dyskusji na ten temat. Proszę zobaczyć, co się dzisiaj dzieje na Ukrainie. To jeszcze nie jest jasne, czy ta Ukraina chce może jednak utrzymać jakieś stosunki wyższego rzędu z Rosją. To oczywiście może nie przeszkadzać, ale chodzi o to, żeby ten kierunek był nadany jednoznacznie. Tam ciągle są spory. U nas te spory zniknęły. W drugiej połowie lat 90. już nie było. I to był bardzo ważny moment, taki drugi. A trzeci moment to były koniec lat 90., takie bardzo głębokie przemiany związane ze służbami publicznymi, które służą obywatelom, jak sprawa emerytur, które bywały zagrożone, czy opieka zdrowotna. Mało kto pamięta, że wtedy strajki w służbie zdrowia to była rzecz na porządku dziennym, a wypłaty emerytur stały pod znakiem zapytania, czy w ogóle będą na to pieniądze. Także system edukacyjny wymagał zmian i co do tego nie było wątpliwości, a najważniejsze wprowadzenie samorządności na poziomie regionalnym, lokalnym, takiej pełnej decentralizacja państwa. To był ten drugi rzut wielkich reform i to równocześnie przygotowywało nas prawdziwie do członkostwa w Unii Europejskiej, do członkostwa w systemie północnoatlantyckim, po to, żebyśmy mogli mieć dobrze zarządzaną, sprawną armię, która może liczyć na pomoc naszych sprzymierzeńców. I to były przemiany lat drugiej połowy lat 90. i to były przemiany, które dawały nam wielki skok do przodu w kierunku integracji z Unią Europejską i ze strukturami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ale oczywiście lata XXI wieku też były istotne, bo musieliśmy się po wejściu do Unii Europejskiej jakoś w tej Unii znaleźć, jakoś pozycjonować nasze miejsce wśród tej rodziny wolnych krajów. I to robiliśmy skutecznie. W miarę upływu czasu, przez te ostatnie 10 lat, było to coraz skuteczniejsze działanie. Tyle tylko, że tutaj nie widać wyraźnego przełomu, bo jest przełom roku 89-90, bo system zmienia się, gospodarczy, polityczny, społeczny, radykalnie. Bo jest rok 92-93, kiedy wyprowadzamy wojska sowieckie z naszego kraju i jednoznacznie cała klasa polityczna mówi, integrujemy się z Zachodem. I jest ten okres drugiej połowy, czy końca lat 90., kiedy zaczynamy negocjować z Unią Europejską. Ja miałem ten honor prowadzić pierwszy zjazd Solidarności. W 81 roku, naokoło Morze Komunizmu, NRD, Związek Sowiecki, Czechosłowacja na południu i w samej Polsce przecież jeszcze był system realnego socjalizmu. A my w hali Oliwia przez 2 tygodnie drugiej tury zjazdu opracowywaliśmy program Samorządna Rzeczpospolita, taki znamienny tytuł, który w zasadzie obowiązuje do dzisiaj i może być realizowany przez lata. I pamiętam końcówkę, ten hymn odśpiewany na końcu. Kiedy udało się, kiedy skończyliśmy, kiedy to napisaliśmy. Oczywiście wiedzieliśmy, że przyszłość jest niepewna i 2 miesiące później był stan wojenny, ale to się już stało. To już było tak znamienne. Ja pamiętam nastrój. Wiele koleżanek, a chyba nawet kolegów miało łzy w oczach, czy wręcz płakali ze wzruszenia. Z jednej strony uczynienie naszego kraju przyjaznym dla obywateli, w sensie społecznym, w sensie także dostępu do dóbr kultury, takiego wielkiego otwarcia na sprawy kultury, bo Polacy tego już dzisiaj potrzebują, a równocześnie zapewnienie trwałego rozwoju, wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy. To jest podstawa, bo najważniejsze dla obywateli jest miejsce pracy. Przy wysokim bezrobociu trudno zadowolić obywateli, a zdobycie miejsca pracy dla każdego jest momentem takiego oddechu. Z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Dlatego konkurencyjność, wzrost i zatrudnienie to są nasze najważniejsze hasła i to się wiąże z edukacją lepszą,
z opieką zdrowotną jak najlepszą, ale ta edukacja ma wpływ na to, co nam się uda i jak będziemy się rozwijać także w przyszłości, a więc na edukację trzeba postawić w ogromnej mierze. To się będzie wiązało również z rozwojem polskich uczelni, innowacyjności, która musi mieć swoje zakorzenienie w przemyśle. Innowacyjność produkowana tylko przez nowe rozwiązania naukowców jest absolutnie za mało. To trzeba wszystko wdrożyć, to musi być zaimplementowane, to musi być wykorzystane w praktyce. Wtedy będziemy rzeczywiście krajem, który ma stały rozwój, wysoki wzrost, konkurencyjność i możemy tworzyć miejsca pracy dla Polek i Polaków.